Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Australii oczami Asi. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam po bardzo długiej przerwie. To będzie mała przejażdżka po Gold Coast i to będą rozmowy moje z Wami, tak sobie zaplanowałam. Bardzo Was przepraszam za tą przerwę, która była, ale były i wakacje, i były święta, i był nowy rok, i ja trochę mam problemy ze zdrowiem w związku z tym wypadkiem. To się wiele rzeczy nałożyło, także bardzo Was przepraszam, ale bardzo, bardzo dziękuję za Wasze wsparcie, dlatego że bardzo dużo osób pisało, że czeka na te moje filmy i bardzo Wam za to dziękuję, to jest niesamowite, że czekacie, pamiętacie o mnie i myślicie, także duża buźka dla tych wszystkich, którzy mnie tak ogromnie, ogromnie wspierali i dla tych, co czekają na moje filmy. Chciałam serdecznie pozdrowić Hani i Piotra z Gdyni, to są rodzice naszej Karoliny i Krzysia, z którymi się przyjaźnimy. Mieliśmy przyjemność spędzić i razem Boże Narodzenie, Wigilię i Nowy Rok i byliśmy razem poszaleć na plaży, z tych szaleństw również będzie film. Także serdecznie Was pozdrawiam, wiem, że już wróciliście do zimnej Polski. My tutaj w Gold Coast byliśmy również zimą. Także chciałam Wam pokazać, jak wygląda zima, ponieważ zima jest w Polsce, więc jak wygląda zima w Australii u nas. Znaczy w Australii może nie całej, tak? Dlatego, że w Australii całej zima wygląda inaczej. W tym czasie, kiedy nie nagrywałam, spotkałam całą masę ludzi, którzy poprzyjeżdżali ze swoimi rodzinami do nas, do Sunshine, albo w ogóle do Australii. Spotkałam fantastyczną rodzinę z Sydney, których mama mnie ogląda i chciałam również ją pozdrowić. Jest to Marta z Jarosławia. Pani Marto, serdecznie pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że mnie Pani ogląda i ma Pani wspaniałe dzieci i fantastycznego wnuka, którzy dostali bardzo dobre wiadomości ostatnio, więc ja uważam, że będzie im się wiodło u nas w Australii bardzo dobrze. Także cały czas się z Wami spotykam, cały czas przylatują nowe osoby, jak Ania z rodziną, Monika z rodziną, Justynka z rodziną. I to są dla mnie niesamowite przeżycia, dlatego że wszyscy oni są fantastyczni i dają sobie w Australii niesamowicie dobrze radę. Tak naprawdę wcale nie potrzebują jakiejś dużej mojej pomocy. Możemy im tylko niektóre rzeczy podpowiedzieć, ale radzą sobie tutaj naprawdę doskonale. Także jestem z nich dumna i faktycznie jestem dumna z tych Polaków, zawsze Wam mówię, którzy robią ten duży krok i to, jak się tutaj zaczynają organizować. Bardzo wiele ludzi, którzy gdzieś piszą do mnie, o nieraz będę przerywała, to jest hotel Versace'ego, nieraz będę opowiadała gdzieś tam jakieś rzeczy, które będziemy po drodze mijać, jak na przykład jest taki SeaWorld, do którego jeszcze nie mieliśmy okazji dotrzeć, dlatego że to trzeba naprawdę być cały dzień, za to byliśmy pod. Do góry jest kolejka i można z góry oglądać wszystko, tam jest pokaz delfinów, możecie również z delfinami tutaj popływać, całe show. Mamy zamiar tutaj w niedalekiej przyszłości być i wtedy oczywiście również filmik taki pokażę. Słuchajcie, z rozmowami z Wami wynika tutaj, jak przyjeżdżacie do Australii albo chcecie przyjechać, bo również często dzwonicie do mnie będąc w innych częściach Australii, że już jesteście, tak? Z Perth, z Arley Beach, Boże, no z różnych zakątków, z Melbourne. W związku z tym mam cały czas z Wami kontakt i często jak przyjeżdżacie, często mówicie, dobrze, to teraz ja chcę zmienić swój zawód, w ogóle całe życie, teraz już nie chcę ciężko pracować, teraz będę robił kompletnie w Australii co innego. Wszystko fantastycznie, wszystko się zgadza, fajne pomysły, tylko żeby to zrealizować, to proszę nie zmieniajcie najpierw swoich planów, znaczy przyjeżdżajcie na te zawody, które macie, na te zawody, które macie udokumentowane, na to co robiliście w Polsce, czy gdzieś w Anglii, czy na świecie, a później, o proszę nie pokazywać paluszkiem tak jak ja, nieładnie, nauczyłam się tego, straszny nawyk. W Anglii, w Australii ludzie wszyscy pokazują wszystko palcami, no i tu chyba mi się udzieliło, także bardzo, bardzo przepraszam. Możecie później, kiedy już się ustawicie w Australii, bo naprawdę ustawić się w Australii to jest bardzo ciężka praca i różnie ta ciężka praca wygląda. Nieraz rok potrzeba, dwa, trzy, cztery, pięć i wtedy, kiedy faktycznie już dostaniecie rezydenta, to proszę, możecie szaleć, zmienić zawody i faktycznie skakać na bungee i robić najróżniejsze rzeczy. Także bardzo proszę wziąć to pod uwagę.
Mam bardzo dobrą wiadomość dla osób, które przyjeżdżają między innymi z takich krajów jak Anglia. Proszę sprawdzić również inne kraje, ja wiem o Anglii. My się troszeczkę zgapiliśmy, ale już odkręciliśmy całą sprawę, dlatego że możemy i aplikowaliśmy mieć taką kartę Medicare, która upoważnia nas do tego, czyli taka karta, którą ma każdy Australijczyk, która upoważnia do tego, że mamy leczenie za darmo. To jest bardzo ważne. Oczywiście wygląda to w ten sposób, że u normalnych lekarzy takiego pierwszego kontaktu, który się nazywa GP, możemy iść za darmo, pokazujemy tylko tą kartę, a do specjalistów, na których czekamy, to są różne tam kwoty, wtedy państwo nam oddaje pieniądze, nie całość, ale większą część. Za leki musimy płacić sami, to nie jest refundowane, ale tak jak w Polsce również możemy wybrać leki, które są tańsze, czyli możemy wybrać zamienniki. Mówię to po to, żebyście, jeżeli przyjeżdżacie właśnie z takich krajów jak Anglia, prawdopodobnie już od razu albo po wizie studenckiej proszę się zorientować, bo naprawdę w różnych miejscach różnie mówią, niestety, jak to w Australii. Idziecie do tak zwanej organizacji Centrelink, czyli takiej organizacji, która zajmuje się, rządowi, która się zajmuje wszystkimi sprawami, benefitami, czyli dodatkami do różnych, do dzieci, do różnych, wiecie, takich spraw. I wtedy tam możecie zapytać albo już złożyć wniosek o tą kartę ważną medykę. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jeżeli zachorujecie wy, wasze dzieci, pójdziecie do szpitala, nie będziecie musieli nic płacić. Ja przypominam wam historię, kiedy złamałam palec w Australii, zresztą mały, zresztą 3 razy, 3 różne palce małe u stóp złamałam przez 3 lata w Australii. Taka jestem energiczna. I już sobie umiałam, za ostatnim razem umiałam sobie nastawić ten palec, więc nie miałam go nastawionego w szpitalu. Pani doktor powiedziała, że perfekcyjnie go sobie nastawiłam. Każdy jak przyjeżdża do Australii, obojętnie na jakiej wizie, musi mieć ubezpieczenie. Tak wiadomo, jak przyjeżdżacie na wizję turystyczną, to ubezpieczenie turystyczne. Jak przyjeżdżacie na wizję studencką, albo będziecie ją robić, musicie mieć również specjalne ubezpieczenie. My je również mieliśmy. Na wizie sponsorowanej również musieliśmy mieć ubezpieczenie. I się okazuje właśnie, że z powrotem cofamy to teraz, że nie musieliśmy mieć tego prywatnego ubezpieczenia, tylko mogliśmy aplikować o tą Medicare. Czyli jeżeli mam prywatne ubezpieczenie, to nie jest tak, że za nic nie płacę. Czyli w przypadku mojego złamanego palca ubezpieczenie zwracało mi część tylko, tam $40, a 240 musiałam zapłacić sam. Także sami rozumiecie, że ta karta Medicare jest ogromnie dla nas ważna i bardzo się cieszymy, że ją w końcu mamy, dlatego że mamy dzieci, no i to jest dla nas niesamowicie, niesamowicie ważne, także podpowiadam. Poza tym podpowiadam również, że jeżeli przyjeżdżacie, zmieniacie prawo jazdy z polskich na australijskie, to dobrze, oczywiście musicie mieć tłumaczenie. Natomiast w niektórych miejscach, tam gdzie jest Wydział Komunikacji, proszę was o to, żeby to było tłumaczenia ludzi, którzy jakby są na specjalnych listach, no więc jeszcze raz będziecie musieli zrobić to tłumaczenie i to dosyć drogo kosztuje w Australii. Natomiast ja wam polecam wtedy iść do innego Wydziału Komunikacji, tu nie ma rejonów, bo tak zrobili nasi znajomi i tak mi poleciliśmy, czyli w jednym Wydziale Komunikacji u nas w Maroochydore powiedzieli, że muszą mieć specjalne tłumaczenie, a w drugim Wydziale Komunikacji w Kalandrze wystarczyło tłumaczenie z Polski. Czyli zaoszczędzone pieniądze, szybciej załatwiona sprawa. To są moje dla was porady, co robić i faktycznie proszę sprawdzać parę tych urzędów, dlatego że jak już mówiłam, w Australii no trochę leży obsługa klienta i taka dezinformacja jest na topie, tak bym powiedziała. Czyli tam, gdzie pójdziemy, tam mamy, możemy być różnie załatwieni, w tych samych rządowych urzędach, tak? Jak w 2 różnych punktach. Także bardzo proszę o tym pamiętać. To są moje dla was porady. I bardzo dziękuję, że do mnie piszecie. Bardzo proszę pisać do mnie. Przepraszam, że czekacie na odpowiedzi. Nieraz naprawdę musicie troszeczkę długo czekać, bo ja naprawdę się nie wyrabiam, tak? Odpowiadam wam na 3 czy 4 już teraz różnych zakątkach tutaj świata internetowego i nieraz się po prostu nie wyrabiam. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i dziękuję bardzo, że do mnie piszecie. Proszę piszcie, dzwońcie i będę się z wami bardzo chętnie tutaj spotykała. Także do zobaczenia w Australii, do zobaczenia w Sunshine na jakiejś kawie i serdecznie was proszę, oglądajcie mnie, obiecuję, że tych filmów będzie trochę więcej. Pa!